Jest taki moment w czasie pobytu w kościele, w czasie pobytu na mszy, który dla mnie, ale jak widzę, nie tylko dla mnie, bywa, nie przesadzajmy, że jakimś wielkim, ale drobnym kłopotem, to jest wyjście z kościoła. Czy Państwo mają ten sam, to samo wrażenie jak ja, że fala wychodzących wiernych z kościoła zderza się z falą wchodzących? I zawsze dochodzi do takiego dziwnego momentu, właściwie kto ma pierwszeństwo, kto powinien wchodzić, kto wychodzić, czy panie przodem, czy ci, którzy już są po mszy przodem. I zawsze przy wychodzeniu z kościoła, czy prawie zawsze, przypomina mi się taka anegdota o takiej przedwojennej postaci zupełnie niezwiązanej z kościołem. To był Franz Fischer, taki filozof, członek Towarzystwa Dobrego, znany ze wspaniałych bonmotów, i on kiedyś był, co ważne, był żarłokiem. Spotkał swojego znajomego na ulicy, spytał się go, dokąd idziesz. On powiedział, że na obiad, na co Franz Fischer powiedział: no to jesteś szczęśliwy, bo ja jestem już po. I takie wrażenie mam przy wychodzeniu z kościoła. Prawdopodobnie jednak najpierw powinni wyjść ci, którzy już byli, ale zostawiam to wyborowi Państwa.